No to oficjalne cześć. Wczoraj skończyliśmy nasze działania na zbudowaniu formy muzycznej. Kolega wybiera się na inżynierię dźwięku. Wobec tego uderzymy dwa dźwięki. Chodź tutaj bliżej do mnie. Na pewno? Nie. Ten jest niższy. 426 Hz, ten ma 440 Hz. Czyli czym wyżej, czym więc większa ilość, prawda, czy wyższa częstotliwość, ten dźwięk jest jaki? Wyższy, tak? Czym mniejsza? Nazwaliśmy te zajęcia dźwiękoterapią. Dźwiękoterapia jest takim bardzo, bardzo szerokim pojęciem. Teraz jest trend, moda na terapię. Wszystko jest terapią. Sport, spacery, muzyka. I myśmy się jakby wpięli w ten trend, w ten nurt i to, co jest normalnością, codziennością, nazywamy terapią. Czy podoba mi się to? Nie do końca, ale tak to jest w naszych współczesnych czasach. Młodzież, która bierze udział w zajęciach, bierze udział nie tylko w terapii, ale to jest chyba też dla nich nauka. Właśnie o tym mówię, nie? Że to nie jest terapią, tylko jest pewnym stanem naszej świadomości, tak? Naszego odczuwania, reakcji spontanicznej, wspólnej, spotkania między tymi ludźmi, tak? Zamiana ich, znamy młodych ludzi i ich świat, tak? W większości jest to świat dwuwymiarowy, tak? Jakiś komputer, tablet, smartfon. I ci młodzi ludzie zamieniają świat dwuwymiarowy na trójwymiarowy, co też jest normą, a w tej chwili my mówimy o terapii, że tym młodym ludziom potrzebna jest terapia, żeby ich oduczyć tego, tak? W tym sensie mówimy tutaj o terapii. To nie ma być takie kontrolowane, że ja dociskam, tylko z tych 2 centymetrów moje ciało ma całym ciężarem. I przy tym mruczanka, robicie to nieprawidłowo, dlatego nie czujecie tego. Powiedzmy po około 10 minutach zaczął się wydzielać endorfiny. To drugi dzień Akademii Dźwięku i Ciszy. Nazwaliśmy to dźwiękoterapią. Tak naprawdę polega to na tym, żeby doświadczyć dźwięk w troszeczkę inny sposób. Wczoraj mieliśmy wspaniałe warsztaty, gdzie dźwięk słyszeliśmy tylko naszym ciałem. Natomiast dzisiaj zaczynamy trochę muzykować. To są najprostsze formy muzyczne. Jakby poznajemy dźwięk od podstaw, a także poznajemy dźwięk w różnych kulturach. To znaczy, jak dźwięk funkcjonuje w kulturze wschodu, jak funkcjonuje u nas, skąd ten dźwięk się bierze, czy bierze się z głowy, czy z instrumentów. No o tym wszystkim mówią nasi prowadzący. To wszystko mają szansę zobaczyć uczestnicy projektu. Czemu kiedyś częstotliwość 432 Hz, czyli to była częstotliwość podstawowa dźwięku A, bo stroi się instrumenty do dźwięku A. Podstawowy dźwięk A to jest 440 Hz w tej chwili, kiedyś było 432 Hz. I okazało się, że badania nasze już współczesne, przy naszych współczesnych urządzeniach mierniczych, tak, wykazały, że organizm inaczej oddziałuje na dźwięki o częstotliwości tych 8 Hz niżej, czyli 432 Hz. I w tej chwili muszę Wam powiedzieć, że jest pewna grupa ludzi, która chce powrócić do tej częstotliwości. Z czym to się wiąże, nie będę Wam mówił, tak?
wszystkie instrumenty świata, no instrumenty elektroniczne nie ma problemu, tak? Instrumenty powiedzmy klasyczne, jeżeli mamy we flecie wiercony otwór, to niestety on się będzie nadawał już do świetlika. Są instrumenty, powiedzmy antyczne, jeżeli ktoś zajmuje się teorią muzyki, są instrumenty, które właśnie do tych częstotliwości, na przykład do te częstotliwości 432 Hz, a są do dzisiaj używane w krajach wschodnich, tak? Indie, kraje Dalekiego Wschodu, głównie Dalekiego Wschodu, opierają dźwięk podstawowy, chodzi mi o tą skalę ludową, tak? Bo już jeżeli chodzi o dźwięki, powiedzmy, muzyki już współczesnej, czy instrumentów klasycznych używanych w filharmonii, to wszystko jest dostrojone do dźwięku A440 Hz. Zaczęliśmy od właśnie dźwięku i później tworzyliśmy proste formy muzyczne i dzisiaj również jeszcze będziemy tworzyli, mimo tego, że nie wszyscy mieli do czynienia z tym, że grali w zespole, grali w jakiejś grupie, czy w ogóle mieli instrument w ręce, my tworzymy formy z tego, co tutaj dzisiaj przyniosłem, a tych instrumentów jest dosyć sporo. Tak patrząc z Pana perspektywy, jak Pan patrzy na młodzież, ich to interesuje? Bardzo, bardzo. Widać, że są otwarci, zadają mnóstwo pytań i mało tego, bo to nie jest pierwsza grupa, z którą ja współpracuję i piękne jest to, że jest kontynuacja tego, że później mailujemy ze sobą, wymieniamy telefony, ludzie pytają mnie o jakby dalszy swój rozwój osobisty w kierunku muzyki, bo przecież muzyka to niekoniecznie gra na instrumencie, tak jak tutaj mamy jednego chłopca, który myśli o studiach w kierunku reżyserii czy tam realizacji dźwięku, tak? Czyli wystarczy, że słyszymy i też możemy być wartościowymi ludźmi w przyszłości. Jako słuchacze muzyki, tak? Nie tylko jako muzycy. Nie. Tak? Żeby znaleźć taką umiejętność, odkryć w sobie, gdzie, kiedy jestem spięta, bo tu mogą być spięte dłonie, barki, twarz, napięcie twarzy. To fajna jest taka relaksacja Jacobsona, która dzięki której właściwie uczymy się, jak wygląda różnica między ciałem spiętym a ciałem rozluźnionym. To jest taka technika, którą się powtarza przez kilka tygodni poszczególne części ciała. Ewentualnie można bardzo skrótowo to zrobić, ale to tak, no, też zadziała, ale może nie do końca. Ojej, dziękuję. Proszę. Okej. Okay. Małe dziecko w przedszkolu. Wszystkie na wierzchu, no to w środku. Zrób papa rączką. Ta rączka, ona ma tak chodzić, tak? Tak, delikatnie, ona ma w nadgarstku być ludniutka. To nie jest młotek, to nie jest kości. Tylko jest po prostu pałeczka, która delikatnie będzie z mojej ręki. Tak, właśnie o tym mówię, nie? Na początku, ja wiem, że początek, pierwsze powiedzmy 2-3 minuty, 4, może nawet 5, to będziemy szukać jakiejś tam techniki, żeby znaleźć to brzmienie. Dobrze, teraz niech pałeczka swobodnie opada i połowę ciszej gramy. Poznaliśmy przeróżne instrumenty muzyczne. W tej chwili gramy na bębenkach. Być może to nie wygląda, ale te rurki kolorowe to bębenki, które są też instrumentami wydawającymi melodię. Tak jak tutaj siedzą dzieciaki, to jest gama. No jest wspaniale, jest to na pewno nowe doświadczenie. To nowe doświadczenie dla mnie, jako dla animatora kultury, jako dla animatora pracy z młodzieżą, tym bardziej dla młodzieży, tak sądzę. No jest to coś fantastycznego, wspaniałego. Cieszę się, że udało mi się nawiązać współpracę z Zbyszkiem i z Ulą. Myślę, że to początek czegoś większego. Zające pole.
dźwięk to jest nic innego jak jakaś tam wibracja rozchodząca się w przestrzeni, nie tylko w przestrzeni, w powietrzu, ale również w materii, tak? Czyli oddziałuje bezpośrednio na nasze ciało, na nasze komórki i ma to właściwości lecznicze, nie? Jest wiele teorii na ten temat, ludzie wokół tego tworzą jakieś tam rzeczy mistyczne, tak? Oddziaływanie duchowe, mistyczne. Kiedyś też te rzeczy robiłem, teraz jakby troszeczkę mniej. Bardziej się skupiam na oddziaływaniu bezpośrednio na ciało. A jak dźwięk reaguje, jak oddziałuje dźwięk na ciało? Przed chwileczką doświadczaliśmy tego grając na tym wielkim bębnie, gdzie nasze ciało w zupełnym momencie zaczęło drgać, jakiś tam niepokój. Zauważcie ciekawostkę. Głoska my, jedyna głoska w całym alfabecie, do której nie musimy otwierać ust. Pozostałe do każdej. Cała abecadło, nie musicie tego robić, sprawdzicie sobie w domu. A B, P? Proszę? B i P. No to powiedz B bez otwarcia. Aha, bez otwarcia, dobra. Tak, musisz otworzyć. Piotrek. Musi wyjść powietrze. Niestety, ale po prostu jedyna głoska. Starożytni o tym wiedzieli. Kiedyś to była tajemnica. W tej chwili, nawet jak ci powiem, to możesz zapomnieć o tym, nie? Chociaż ważne jest o tym pamiętać. Spróbujcie pomruczyć sobie. I teraz zrobimy sobie takie ćwiczenie jeszcze. To jest takie ćwiczenie Mikulina. To jest jeden z współtwórców, konstruktorów samolotów rosyjskich typu MiG i konstruktor rakiet. I on opracował taką metodę dla astronautów, że unosimy pięty lekutko, gdzieś około 2 cm i puszczamy na dół, nie takie. Tylko musicie wyczuć to, że to ciało po prostu opada. Pierwszy dzień to były takie zajęcia relaksacyjne, czyli wejście w dźwięk, dźwięki takie wyciszające, skupiające. Dzisiejszy dzień natomiast jest takim dniem dynamicznym, tak? Mamy bębny, za chwileczkę będziemy głównie na instrumentach perkusyjnych, tworzyć proste formy muzyczne i oczywiście zabawa. Ta mówi nie.